Zostawili życie w mieście i stworzyli w Małopolsce małą Prowansję. Lawendy nie wykorzystują jednak do kosmetyków, aromaterapii czy ozdób. Tworzą z jej kwiatów niepowtarzalne produkty do wykorzystania w kuchni. Gdy kosztują nasz syrop lawendowy, nagle to zderzenie rzeczywistości jest tak zaskakujące dla nich. Takie wow! W najbliższym odcinku z Klimatem i z Pasją o ludziach zaczarowanych fioletem. Niedziela, Polsat News, 16:30.